Haniu, moje pszczoły atakują każdego na rowerze. Co ja mam zrobić? Zabierz im rower. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Przywitałaś się? Witamy, witamy i o zdrowie pytamy. Koniecznie zobacz w sieci dzieciandia.pl. Hania, mamy zdrowie? Ale dlaczego tylko mamy zdrowie? Taty zdrowie też, i Hani zdrowie, i Tosi zdrowie, i Maćka zdrowie. Wszystkich zdrowie. Mamy zdrowie? Zdrowie generalnie mamy. Hania, powiedz mi, jak można przeciąć sobie język pod językiem, jabłkiem? Całe szczęście skończyło się na krwi, na bólu, na niekonieczności szycia i operacji. I krótkiej rekonwalescencji. Ostrożnie, jabłka są bardzo niebezpieczne. Ale czemu Hania się nie odzywa? Nie możesz? Hania się śmieje. Każdy się pytał, ale jak? But how? Ale nawet Hania tego nie wie. Nie wiem. Jabłko się duży kawał ześliznął i po prostu zarwał, bo się nie zmieścił w buzi, a Hania go wcisnęła na maksa. Dużo było więcej strachu niż ten, całe szczęście, że się tak skończyło, jak się skończyło. No dobrze, zdrowie mamy. Aha, w przyszłym tygodniu ja mam operację, tak? Kolejną, no. Na oko. Miejmy nadzieję, że powstanie kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. No zobaczymy, jak to będzie. Ale wiedzcie, że w czwartek, trzymajcie za mnie kciuki, w pełni będę widzieć. Trzymajcie za nas kciuki. Ja trzymam. Trzymasz. Hania, ty trzymasz? Tak. Hania nie tylko trzyma, ma 4, ma 5. Tato, to nie jest wcale. Słuchajcie, bo temat dzisiaj fascynujący, ale jednocześnie trudny, ponieważ można by o tym mówić przez wiele, wiele godzin, a mamy tylko kilka minut. A jak ktoś chce, to niech sobie włączy na przykład YouTube'a i tam jest naprawdę dużo takich różnych programów dokumentalnych, super, które warto pooglądać sobie o pszczołach, a raczej... Nie, pitolimy o już pszczołach. Co my robimy? Pitolimy o pszczołach. Gdzie ty się tego polskiego uczysz? Mniej więcej 2 lata temu nagraliśmy odcinek, w którym mówiliśmy o pszczołach. Jeśli chcecie ten odcinek posłuchać, to jest numer 17. Numer 17 na YouTubie. I tam królowe. Bo ja pamiętam to opowiadanie, jak żeśmy męczyli. I jest tam masa wiedzy na temat pszczół. A dziś spojrzymy na pszczoły z innej perspektywy. Nie ma co ukrywać, że człowiek jest taką istotą na planecie Ziemia, że podporządkowuje i wykorzystuje to, co przyroda nam daje. I tak też było i jest z tym, co dają nam... Pszczoły. Dokładnie, pszczoły. Polska to nie jedyny kraj, gdzie ludzie zajmują się pszczołami, by wytwarzać pyszny miód i nie tylko. Bo gdy posłuchacie odcinka numer 17, dowiecie się, że powiedzenie pracowity jak pszczoła nie jest wcale tylko powiedzeniem. Pszczoły docenia się na całym świecie, ale jak to było kiedyś? Czy zawsze pszczelarstwo wyglądało tak jak teraz? To jest bardzo ciekawy temat, ale tak jak już powiedziałam, chyba nie będziemy mogli się tutaj zgłębić w niego tak mocno, jakbyśmy chcieli. Honey hunting or honey harvesting is the gathering of honey from wild bee colonies. It is one of the most ancient human activities and is still practiced by aboriginal societies in parts of Africa, Asia, Australia and South America. Czyli mówimy tutaj o tym, że zbiera się miód od dzikich kolonii pszczół.
jest to takie zajęcie już od starożytnych czasów, które ludzie wykonywali, czyli zbierali właśnie miód od dzikich pszczół. I nadal wykonują. Ale chciałam, żeby Hania przeczytała to w języku angielskim, a my przetłumaczyliśmy to na polski, ponieważ okazuje się, że słucha nas sporo dzieci z różnych anglojęzycznych krajów. Przy których język polski bywa językiem drugim. Kiedyś ule wyglądały trochę inaczej. No, nie tylko kiedyś, bo i współcześnie bartnictwo bardzo dobrze funkcjonuje i to od wielu lat w Polsce, jak i na świecie, nie? I tu się z tobą zgodzę. Haniu, po przeczytaniu fragmentu z Wikipedii o bartnictwie, czyli o takim zbieractwie dzikiego miodu od dzikich pszczół na świecie, jak byś opisała zawód bartnika? Zbierają miód od dzikich pszczół, a pszczółki potem ich podgryzają. Bo nikt nie jest szczęśliwy, jak mu się wchodzi do spiżarni. A ja wam teraz przeczytam kawałek książki. Znaczy, to są takie krótkie zdania z tej książki. Oczywiście książka cała jest fascynująca. Przede wszystkim polecałabym ją dla rodziców. Oj, jest przepiękna. Przepiękna książka napisana przez Annę Kamińską, Białowieża szeptem, historie z Puszczy Białowieskiej. A mogę coś powiedzieć o tej książce, a właściwie o okładce? Mhm. To jest jedna z najpiękniejszych okładek, jakie widziałem, najbardziej magicznych. Jest tak niesamowite zdjęcie. Tak, ale póki nie wiesz, kim jest człowiek na okładce, to sobie myślisz, coś z rodzaju Pani Peregrin. Pani Peregrin, albo ja bym powiedział nawet, że to ktoś zrobił kiedyś, dawno, dawno temu, zdjęcie Leszemu. Leszy to jest starożytny słowiański bóg lasów. A na okładce jest bardzo znany właśnie z Białowieży bartnik Filimon Waszkiewicz. Przeszedł on do legendy jako ostatni puszczański bartnik, czyli pszczelarz pozyskujący miód z barci na drzewach. Pszczoły, czyli byczoły, odbrzęczeć i buczeć, hodowano w barciach, czyli w sztucznych dziuplach, drążonych na wysokości od kilku do kilkunastu metrów, po stronie południowo-wschodniej żyjących sosen, rzadziej w wiązach, świerkach, jodłach i dębach. Pisała o pracy bartników Simona Kossak. Dalej czytając z książki. Mówiąc krótko, pszczelarz wspinał się na drzewa za pomocą leziwa, lin i specjalnie skonstruowanej ławeczki, które odpowiednio umocowane pozwalały na poruszanie się na różnych wysokościach. Pisał o nim profesor Jan Jerzy Karpiński, wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w swoich śladach dawnego bartnictwa puszczańskiego. Opierając się na doświadczeniu Waszkiewicza w bartnictwie, utrwalał w swoich książkach pamięć o zawodzie bartnika. Fach ten w Puszczy Białowieskiej utrzymywał się do XIX wieku. I teraz wam przeczytam kawałek o tym, jak wyglądał taki ówczesny strój bartnika. I to też jest z książki Białowieża szeptem. Strój bartnika był prosty. Świtno, czyli kurtka z wzorzystego ludowego samodziału z podszewką lub bez niej, pod nią jedna lub dwie soroczki kurzelne. Z domowego płótna dwie pary nohawic z tego samego materiału, co świtno, postoły, na nogach z lipowego łyka, na głowie czapka z daszkiem. Twarz i głowę obwiązywano chustą z lnianego płótna, tak, że pozostawały widoczne tylko oczy. Tak ubrany bartnik podejmował atak szczytowy. Trzymany w rękach sznur zakładał na kark i rzucając go na drzewo, tworzył z niego coś w rodzaju drabinki. Brał w prawą rękę odrzuconą w prawo część leziwa, zarzucał ją z prawa na lewo, wokoło pnia i chwytał z przeciwnej strony jej koniec lewą ręką. Po uchwyceniu podciągał naprzód lewą, a potem prawą ręką jak najwyżej w górę opasujące pień sznury. Ja jestem zafascynowany tym, co czytasz, bo ja niektórych rzeczy nie zrozumiałem. To jest język polski, ale są tam jakieś części garderoby, te leziwa, które są nieużywane i ja nie mam kompletnie pojęcia. Znaczy, domyślam się, że leziwo to jakaś taki rodzaj liny naturalnej. Ale, no to jest niesamowita książka, ona tutaj dużo opisuje. Ale nieprawdopodobne, jak można się dawnego języka polskiego uczyć tutaj. I tutaj tylko jeszcze taki kawalątek chcę wam przeczytać, to jest bardzo krótki. Chodzenie wysoko na drzewa, praca w różnych warunkach atmosferycznych, wnoszenie kilkanaście metrów nad ziemię dębowej, dwumetrowej belki mającej osłonić barć. Wszystko to wymagało zdrowia, siły i odwagi. I wiemy już, że praca bartnika nie była lekką pracą. Bartnicy kiedyś byli uznawani za ludzi o nieskazitelnym charakterze. Kiedyś w dawnej Polsce byli nawet zwolnieni z płacenia podatków, gdyż wykonywali pracę ciężką i bardzo niebezpieczną.
czyli bartnik, to taki pszczelarz, który musiał się wspinać na drzewa. To taki drzewny alpinista. Świetnie ujęte. Bartnik czy pszczelarz to są tacy po prostu opiekunowie pszczół. No i chociaż dzisiaj obie te profesje mają na celu opiekę nad pszczołami i przedłużenie ich gatunku, ich życia, no tak ogólną opiekę nad wszystkimi tymi stworzonkami, to ja jednak śmiem twierdzić, że bartnik, zwłaszcza kiedyś, miał bardzo trudną pracę. To musiał być człowiek bardzo silny, musiał być bardzo odporny na zmienną aurę. Taki, wyobrażam sobie, że jak się ludzie kiedyś żywili, że on musiał być przede wszystkim bardzo żylasty, on był szczupły, ale niesamowicie musiał być silny. No i jego zadaniem było to, on był za to odpowiedzialny, żeby tych wszystkich naturalnych rojów przetrwało do wiosny jak najwięcej. Nie umniejszamy tu oczywiście pracy pszczelarzy, bartnik jednak musiał zrobić, nazwijmy to, ule w drzewie. To są właśnie barcie. Czyli to wyrąbać tą barć czy ten ul w drzewie. I zrobić taką podłużną dziuplę jakby. Taką podłużną dziuplę lub wciągnąć konar na drzewo i tam stworzyć miejsce, taki ul dla pszczół. Rodzajów wykonywania tych barci na drzewie, no jest wiele. To można by się zagłębić w ten temat naprawdę bardzo. Musimy się zapytać jakiegoś barci łomieja. Oczywiście tych sposobów na całym świecie jest więcej, ale nam zabrakłoby tu czasu, żeby to opowiadać. Bo to jest tak, że chyba w każdym zakątku troszeczkę inaczej wykonywano, w każdym zakątku świata. Myślę, że tak jak ze wszystkim. Co się o co wioska, to inaczej. Dziś beekeeper, czyli pszczelarz, może łatwo założyć pasierkę. To znaczy, to łatwo jest w stosunku do tego, jak było kiedyś. Oczywiście. Według już wcześniej wspomnianej książki Białowieża szeptem historię z Puszczy Białowieskiej Anny Kamińskiej, pan Anatol Filipczuk, wnuk Filimona Waszkiewicza, w swojej pasiece w Pogorzelcach mówi tak: własną pasiekę założyłem dopiero wtedy, gdy miałem już własną rodzinę. Pszczoły wymagają stabilizacji. Musisz mieć rodzinę, żeby mieć pszczoły, bo to jest zawsze coś, co cię zatrzyma w miejscu. Pszczoły potrzebują całkowitego nadzoru i oddania w tej kontroli. Jak człowiek jest stabilny, to może mieć ul. A w tym, co nam przeczytałaś, to oczywiście chodzi o to, że pszczoły to stworzenia, które jak są już raz oswojone, to już muszą być zaopiekowane. Trzeba się nimi opiekować. To chyba tak jak małym księciu. And the little prince added, but eyes are blind, you have to look with the heart. You become responsible forever for what you have tamed. Czyli szczególnie to na końcu ostatnie zdanie. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Piękne zakończenie. A chcemy Wam jeszcze powiedzieć, że odkryliśmy ostatnio fajną stronę internetową. Bardzo fajną. To już rodzina z niej skorzystała. Tak, i znajomi nasi. Jak ta strona się nazywała? 123miody.pl. I to jest taka mapa miodów w całej Polsce. Nie mapa, to jest taki katalog, nie wiem jak to powiedzieć. To fajne jest, bo tam można znaleźć pasiekę i kupić bezpośrednio od pszczelarza, nie tam przez... Nie przez stronę internetową, nie przez stronę, czyli wspieramy małe... Biznesy? Pięknie, małe biznesy pszczelarskie. Tak, my żeby było jak najwięcej pszczół, bo my pszczół bardzo potrzebujemy. I teraz wchodząc właśnie na tą stronę, można sobie znaleźć tam, gdzie chcemy pszczelarza, nawet najbliżej nas i nawet możemy do niego wziąć, podjechać i kupić, bo tak to my nie wiemy, gdzie pszczelarze mają swoje... Czy to jest taka mapa po prostu? Ta mapa, ale taka interaktywna, z takim lokalizatorem, o tego słowa szukałem. Tak. Że wpisujemy i znajduje nam pszczelarza, to wszystko z naturalnego, także korzystajmy z takich wynalazków. To jest jeszcze fajne, bo to pokazuje właśnie, to wspiera takich małych, lokalnych przedsiębiorców. 123miody.pl. A na dzisiaj my kończymy i zapraszamy na przepiękne opowiadanie pod tytułem Ogonki! Zapraszamy! Na horyzoncie rozsiadł się zmierzch, malując niebo odcieniami czerwieni i pomarańczy, które rozlały się jak płomienie na szkarłatnym płótnie. Wraz z opadaniem zmierzchu z gór zaczęły się unosić długie cienie, które niczym macki ogromnej ośmiornicy rozciągały się coraz bardziej na zielonych polach, jakby owiane tajemnicą. Wąska ścieżka wiodła w głąb gór, skryta między masywnymi drzewami,
których gałęzie tworzyły koronę zasłaniającą niebo, jakby chroniącą przed spojrzeniem księżyca. Po jednej stronie tej tajemniczej ścieżki stało drewniane ogrodzenie, które zdawało się być granicą między światem znanym a nieodgadnioną tajemnicą. Po drugiej biegła malownicza droga, wplątana w górskie krajobrazy jak wątek w magiczny dywan, gdzie kamienie i korzenie wyłaniają się niczym zapomniane opowieści. Słońce, zmęczone po dniu pełnym niezliczonej ilości wydarzeń, powoli chyliło się ku horyzontowi, pozostawiając za sobą słodką nutę tęsknoty w sercach wszystkich, którzy mieli możliwość pławić się w jego blasku. Równie malowniczo, bez najmniejszego pośpiechu, księżyc wstawał na nieboskłonie niczym wielki złoty żagiel na oceanie nocy, rozświetlając ciemność swoim łagodnym, srebrzystym blaskiem. Nadchodził czas, kiedy świat wypełniał się magią, a marzenia zaczynały tańczyć wokół głów gotowe do spełnienia. Górską drogą, obok wąskiej ścieżyny, szedł chłopiec. Kroczył powoli, oddychając chłodnym, nocnym powietrzem, które przynosiło ze sobą zapach wilgotnej ziemi i cichy szept liści. W świetle srebrzystego księżyca, który wznosił się wysoko na niebie, oświetlając drogę niczym strażnik nocy, młody chłopiec czuł się jak bohater z opowieści. Nagle z cienia wyłoniły się dwa tajemnicze stworzenia, księżycowe koty. Ich futro migotało niczym klejnoty w blasku księżyca, a oczy świeciły złotym światłem, które przyciągało Filipa, bo tak miał na imię nasz bohater, niczym magnes. Jednak to nie oczy, lecz długie, zjawiskowe ogony tych kotów przykuły jego uwagę. Jak splątane nici snów, lśniące niczym nitki złota, ogony te wydawały się sięgać aż do gwiazd na niebie, jakby próbując dotknąć nieba swoimi końcówkami. Filip zamarł, patrząc na to niezwykłe widowisko z ogromnym zdumieniem. Nie mogąc powstrzymać swojej ciekawości, zbliżył się do jednego z kotów i delikatnie się pochylił, by dotknąć jego długiego ogona. Wtedy to zauważył, że koty rzeczywiście potrafią wyciągnąć swoje ogony w kierunku gwiazd, jakby chciały złapać iskrzącą się gwiazdkę, która migotała na niebie. To było jak spełnienie się marzeń o niezwykłej podróży pośród gwiazd, która zaczynała się tu, na tej mglistej ścieżce wśród mrocznego lasu. Koty spojrzały na niego swoimi złotymi oczami, a ich futro miało barwę nocy, w której ukryte były najgłębsze tajemnice wszechświata. Filip poczuł się, jakby wszedł do tego świata, gdzie tajemnice splatały się z rzeczywistością. Głaskając delikatnie jednego z kotów, zauważył, że coś się zmienia. Ogony kotów zaczęły się powoli wydłużać, jakby wyciągały się ku gwiazdom, które migotały na nieboskłonie. – Wow! – wyszeptał Filip, nie wierząc własnym oczom. To było jak cudowne widowisko, które odkrywało przed nim drzemiącą magię świata. Czuł, jak energia pulsuje między nim a tymi niezwykłymi stworzeniami, jakby przepływała między nimi niczym tajemniczy prąd, rozświetlając zakamarki duszy. Następnie, gdy gwiazdy zaczęły iskrzyć jeszcze mocniej, koty delikatnie dotknęły ich długimi ogonami, jakby chciały złapać cząstkę niebiańskiego blasku. Filip patrzył na to z zachwytem, serce biło mu szybciej, a w jego umyśle rodziły się nowe marzenia. Granice między snem a jawą stawały się coraz bardziej mgliste. Filip, zafascynowany niezwykłymi kotami, postanowił zejść z drogi i podążyć ścieżką, którą przemierzały te tajemnicze stworzenia. Kierował się w stronę gór, w nadziei na odkrycie źródła ich magicznej mocy, której obecność pulsowała wokół niego, niczym niewidzialna aura. Coraz bardziej oddalał się od znanego mu świata. Zniknęła znana mu droga i coraz bardziej otaczały go mroczne kontury górskich szczytów, wznoszących się ku niebu jak strażnicy tajemnic. Ścieżka prowadziła go przez gęsty las, gdzie drzewa wydawały się szeptać zapomniane pieśni przeszłości. Filip wędrował z zapałem, a każdy kolejny krok napawał go coraz większą ciekawością. Patrzył z zachwytem na zmieniający się krajobraz, kiedy księżyc, jak wędrowiec na niebie, wznosił się coraz wyżej,
rzucając srebrzyste promienie na bezkresne doliny i skaliste wzniesienia. Góry, które jeszcze przed chwilą były owiane tajemnicą, teraz ukazywały swoje piękno w pełnym blasku księżycowego światła. Z każdym wznoszącym się szczytem Filip czuł, że zbliża się coraz bardziej do odkrycia sekretów, które skrywały te niezwykłe okolice. Odnosił wrażenie, że serce bije mu coraz szybciej, gdy wędruje przez nieznane szlaki. Górski świat stawał się bardziej rzeczywisty niż kiedykolwiek, a marzenia splatały się z rzeczywistością niczym magiczny warkocz. Chłopiec wiedział, że każdy krok zbliżał go do spełnienia, które ukrywało się gdzieś wśród górskich szczytów, gdzie magia łączyła się z prawdziwym życiem. W końcu dotarł na sam szczyt górskiego grzbietu. Jego serce zabiło mocniej. Czuł się niczym odważny poszukiwacz przygód, gotowy stawić czoła tajemnicom, które kryły się wśród zrujnowanych murów opuszczonego domu. Dreszcz emocji przebiegł go, gdy otworzył stare, zardzewiałe drzwi i przekroczył próg. Drewniane drzwi skrzypiały, a wnętrze chaty witało go ciemnością, której jedynym towarzyszem była nuta zapomnienia i smutku. Stara spękana podłoga skrzypiała pod jego stopami, jakby opowiadała dawne historie. Chata była pusta, poza jednym wyjątkiem. Filip zobaczył olbrzymi mosiężny żyrandol, który wydawał się być żywym źródłem światła i ciepła w tej zapomnianej przestrzeni. Tkwił jednak w ciemności. Chłopiec wziął głęboki oddech i zapalił lampę naftową, umocowaną w samym środku tego olbrzymiego żyrandola, zwisającego na popękanym suficie. Iskra rozpaliła płomień nie tylko w lampie, lecz także w sercu Filipa. Gdy knot jaśniał coraz bardziej, żyrandol zaczął ożywać, odbijając od siebie blaski i cienie. Światło, które emanował, tańczyło na ścianach, malując barwne obrazy i rzucając zawiłe cienie, zupełnie tak, jakby chciało opowiedzieć swoje własne historie. Kiedy chłopiec patrzył na te cienie, zauważył, że przypominały one kształty istot, które jakby tylko chciały z nim porozmawiać. Cienie, które się pojawiały, wydawały się niemal żywe, jakby miały własną duszę. Chłopiec poczuł, jak dreszcz emocji przeszył jego ciało. Był to strach, ale też ciekawość i fascynacja tym, co ukryte za zasłoną nieznanego. Usiadł na podłodze, otoczony przez te tajemnicze cienie, i zrozumiał, że przed nim stoi wyzwanie nie tylko poznania tego niezwykłego miejsca, ale także samego siebie. To było jak wejście do nowego rozdziału jego życia. Filip stał tam w milczeniu, wpatrując się w te zjawiska z mieszaniną zdumienia i obawy. To były odbicia istot, których kształty wyłaniały się z mroczności, jak duchy z zaświatów, gotowe opowiedzieć swoje historie. Patrząc na to, jak poruszają się te tajemnicze cienie na ścianach, Filip odczuwał, że wkroczył do świata równie pełnego niebezpieczeństw, co fascynującego. Poczuł, że to właśnie ten moment, a nie wcześniejsze spotkanie z magicznymi kotami, na zawsze zmieni jego życie, wypełniając je nowymi wyzwaniami i tajemnicami, które czekały na odkrycie. Gdy zaciemnione progi chaty oświetlił blask lampy naftowej, do wnętrza wniknęły dwa księżycowe koty z długimi ogonami. Ich futro lśniło w blasku ognia. Chłopiec poczuł, jakby cały świat na chwilę zastygł w oczekiwaniu na coś nadzwyczajnego. Koty spojrzały na Filipa, a ich oczy wydawały się przenikać głęboko jego duszę. W ciszy, która zawisła w powietrzu, chłopiec słyszał jakby szept samej natury. Jakby wszystkie drzewa i góry zatrzymały oddech, by wysłuchać tego, co miały do powiedzenia te tajemnicze stworzenia. Filipie! Szepnęła kotka, a jej głos brzmiał jak szept wiatru na górze. Droga do odzyskania zagubionych marzeń prowadzi przez świat cieni. Filip wzniósł brwi w zdziwieniu. Ale ja nie zgubiłem żadnych marzeń, zaprotestował. Kot spojrzał na niego z mądrością, głęboko ukrytą w złotych oczach. Nie chodzi o twoje marzenia, chłopcze, odrzekła. Chodzi o marzenia innych. Chodzi o te, które straciły istoty żyjące na wielu światach, a których dusze niosą się przez przestrzeń jak mgły nad ranem.
Musisz stanąć twarzą w twarz ze swoimi lękami, aby odkryć, co naprawdę kryje się za mistyczną mocą cienia. Filip pochylił się lekko, słysząc te słowa. Poczuł, że wokół niego tli się coś więcej niż tylko proste fakty. To było jak wezwanie do przygody, której nigdy nie doświadczył. I tak chłopiec stanął naprzeciw swych wewnętrznych demonów, gotów zmierzyć się z nimi twarzą w twarz. Otaczały go ciemności opuszczonej chaty i tylko płomień lampy naftowej rzucał swój ciepły blask na ściany, rozświetlając zakamarki izby. Głosy w jego głowie, które podszeptywały mu strach i wątpliwości, ucichły, gdy spojrzał w oczy niezwykłym kotom, które stały obok niego jak wierni towarzysze. Ich futra odbijały i zwielokrotniały światło lampy, migocząc niczym błyszczące klejnoty, a ich oczy emanowały tajemniczym blaskiem, który sprawiał, że cała sala wydawała się być oświetlona przez światło samego księżyca. Z każdym oddechem Filip pokonywał swoje lęki i niepewności. Odkrywał, że prawdziwa siła tkwiła w nim samym, w jego odwadze, determinacji i wewnętrznej sile, której dotąd nie był świadomy. To była podróż przez mrok i światło, przez bolesne wspomnienia i nadzieję na przyszłość. Każdy krok w stronę przezwyciężenia własnych ograniczeń był jak taniec na krawędzi między światłem a mrokiem. Gdy walka dobiegła końca, a ostatnie cienie jego przeszłości rozpłynęły się w świetle prawdy, chłopiec poczuł się wolny. Wolny od kajdan strachu, wolny od obaw o przyszłość. Był odmieniony, silniejszy, gotowy na nowe wyzwania, które czekały na niego w jego świecie. Opuszczając góry, gdzie odbyła się ta niezwykła podróż, Filip obiecał sobie wrócić, by podziękować księżycowym kotom za ich wsparcie i mądrość, którą mu przekazały. Ostatecznie, wracając do swojego świata, chłopiec wiedział, że już nigdy nie będzie taki sam. Z determinacją w sercu, zapatrzony w gwiazdy na niebie, przemyślał swoje kolejne kroki. Musisz opowiedzieć to wszystko Magdzie. Ruda matka musi wiedzieć. Usłyszał swą własną myśl. Z determinacją w sercu postanowił odnaleźć tę kobietę, gdyż zdawała się być kluczem do rozwiązania kolejnej zagadki jego życia. Tylko kim jest ta Magda? Zastanowił się na głos, a potem zdecydowany ruszył naprzód, gotów na kolejną przygodę, która miała zaprowadzić go do uzyskania odpowiedzi na to pytanie. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres kontakt@dzieciandia.pl i koniecznie zobacz w sieci dzieciandia.pl. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla wszystkich. Koniec! To wszystko, pa!